Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników by odebrali plon jemu należny ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili drugiego zabili trzeciego zaś ukamienowali wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem lecz i z nimi tak samo postąpili w końcu posłał do nich swego syna tak sobie myśląc uszanują mojego syna Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnice odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane. A dane narodowi, który wyda Jego owoce. Arcykapłani i Faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi: To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Królestwo Boże będzie wam zabrane i dane narodowi, który wyda Jego owoce. Święty Mateusz. Pisał tę Ewangelię przede wszystkim dla Żydów, dla swoich rodaków. Dzisiaj widzimy, że Pan Jezus mówi do samej elity Izraela, czyli do Sanhedrynu, do arcykapłanów i starszych, którzy reprezentowali cały naród. Mówi w przypowieści, mówi o tym, jak gospodarz przygotował swoją winnicę. Tę winnicę można w tym kontekście historycznym widzieć jako Naród wybrany. Gdybyśmy zobaczyli, co gospodarz zostawił w tej winicy zostawił mur, mur przykazań. Pięcioksiąg to jest właśnie ten mur, prawo tora, która otacza, chroni ten naród przed złymi duchami, przed bogaństwem, przed bożkami. Jest to mur, który chroni. Jest to mur, który więzi, ale daje wolność. Daje bezpieczeństwo. Druga rzecz to tłocznia. Tłocznia to miejsce, które jest często kamienne, po to, żeby zmiażdżyć, zgnieść winogrona. Jest też i tłocznia, może być oliwna. Tam się miażdży, po to, żeby wypłynął sok, a potem powstanie wino. I możemy powiedzieć, że ta tłocznia symbolizuje ołtarz. Kamienny ołtarz. Na tym ołtarzu. Na mszy świętej składa się ofiarę pana Jezusa, który jest zmiażdżony. Złamana hostia oznacza zmiażdżenie Chrystusa. Stał złamany, zmiażdżony. Również wino oznacza, że wcześniej winogrono zostało zmiażdżone, i ono sfermentowało i stało się winem. A więc ten, ten ciało i krew pana Jezusa, jakby tutaj płynął. Pan Jezus na krzyżu jest zmiażdżony, z niego płynie krew. I z jego boku wypłynęła krew i I wreszcie wykopał tłocznie, ale też zbudował wieżę. Wieża może symbolizować świątynię, może symbolizować też pewne wyższe spojrzenie nad światem, możliwość widzenia dalej w perspektywie nieba. I to wszystko w darze za darmo otrzymują dzierżawcy. Nie muszą za to płacić. Jedyną rzeczą, którą właściciel winicy oczekuje od nich, to plon jemu należny. Taki plon, który jest jakby takim podatkiem, pewną dzierżawą, którą się normalnie płaci za korzystanie z czyjejś własności. Ale ci rolnicy zamiast oddawać Bogu cześć, zaczęli traktować ziemię Kanaan świątynię w Jerozolimie, w, w ogóle swój naród, jako własność. Własność, którą, która się im należy, której nie muszą nikomu oddawać. I w związku z tym, kiedy przestali przypisywać Panu Bogu chwałę, oddawać Mu cześć, przypisywać Mu te wszystkie dary, jakby zawłaszczyli sobie, to nawet kiedy przychodzili prorocy, oni się nie nawracali. Woleli uciszyć proroków, pozabijać, niż oddać chwałę Panu Bogu, niż przemieniać swoje serce. Co to znaczy przemieniać to serce? To znaczy podejmować akty pokuty, post, również modlitwa, jałmużna, odejście od grzechów. Jeżeli człowiek ma zatwardziałe serce i nie chce się nawracać, chce tylko innych pouczać, innym pokazywać jacy są źli, to taki człowiek. Nie daje chwały Bogu. Święty Ireneusz z Leonu napisał, że chwałą człowieka jest widzieć Boga, a chwałą Boga jest żyjący człowiek, żyjący mocą Ducha Świętego, żyjący pełnią życia, szczęśliwy, napełniony owocami ducha. Tymi owocami ducha to jest spokój, radość, miłość, cierpliwość, wierność, opanowanie. I jeżeli tego brakuje, to będzie. Właśnie złości i coś przeciwnego, niepokój, będzie nienawiść. Ile w tych, serc w tych sercach by musiałoby być nienawiści, skoro że ci rolnicy nie tylko poobijali wysłanników, ale też mordowali. I wreszcie przyszedł umiłowany syn i mówi: to jest dziedzic. Zabijmy Go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Śmierć Boga. Wielu filozofów współczesnych idzie w tym kierunku, żeby pokazać, że kiedy uśmiercimy Boga, wreszcie zbudujemy na ziemi raj. Bóg nam nie będzie przeszkadzał. Marks, wnuczek rabina, luteranin ochrzczony w katedrze w Trewirze, choć później był w zasadzie ateistą, to jednak widział, że naród wybrany był przez Boga zniewolony. Że to był naród niewolników i trzeba wybrać walkę z Bogiem. Tak naprawdę religia staje się opium. Trzeba Boga jakby usunąć ze swojego życia. Nicze mówi o śmierci Boga, że trzeba Boga po prostu zabić, żeby Bóg umarł i wtedy będzie szczęście na ziemi, bo przyczyną nieszczęść są religie, są to że te różne spory religijne. A poza tym, zamiast człowiek pracować i wytwarzać różne dobra, zajmuje się oddawaniem czci Bogu jakimś kultem, jakimiś modlitwami, jakimś umartwieniem. A zamiast to zostawić, byłoby dużo czasu, byłby wolny od tego wszystkiego, mógłby więcej wypracować dóbr i byłby szczęśliwszy. Tak to patrzyli na to marksiści, później neomarksiści. Dzisiaj, kiedy patrzymy na propozycje współczesne neomarksizmu, to takim, jak już wczoraj mówiłem, proletariatem stają się grupy, grupy, które jakoś bardzo mocno podkreślają przyjemność, że mają prawo, na przykład, za przeproszeniem do orgazmu, do tego, żeby się zaspokajać, i chcą innych też seksualizować. Żyjemy w świecie, który jest mega-hiperseksualizowany. I przez to człowiek skoncentrowany na przyjemności, na samozaspokajaniu, czy na jakimś zaspokajaniu też swoich pragnień, też hedonistycznych, czy na przykład, żeby być najedzonym, być, mieć jakiś sukces, w tym sensie, żeby podbijać swoje ego, swoje ja, żeby to ja cały czas było adorowane, żeby to ja cały czas rządziło tym życiem i cały czas. Było zaspakajane. Oczywiście to jego będzie coraz bardziej niezadowolone, coraz bardziej będzie chciał jeszcze więcej, jeszcze i nigdy nie będzie nasycone, bo wtedy staje się takim bożkiem. Ale współczesny człowiek bardzo często myśli, że to jest droga do szczęścia. Oczywiście, czym kończy się taka postawa zabijaniem Jezusa Chrystusa, no, kończy się tym, że jak sami uczeni. W piśmie faryzeusze, przede wszystkim arcykapłani, powiedzieli, że kiedy gospodarz przyjdzie, no to przyjdzie z wojskiem i nędzników nędznie wytraci. To jest jakby zapowiedź tego, że w 70 roku świątynia została zburzona. Pan Bóg dopuścił, że wojska Tytusa zdobyły Jerozolimę i zburzyły świątynię. Do dzisiaj ta świątynia nie została odbudowana. Ale też i w naszym życiu. Jest to jakby zapowiedź tego, co może nas czekać, kiedy wyprosimy Pana Boga ze swoich granic. Różne rewolucje, rewolucja francuska pokazuje, jakie straszne rzeczy się działy, ile milionów ludzi tam zginęło. Co najmniej milion zostało zgilotynowanych. O Wandei mówi się, że gdzieś mogło nawet 800 tysięcy być zamordowanych. W sposób taki systematyczny, zorganizowany przez właśnie rewolucjonistów, szły takie szwagrony piekielne, które wszystkich zabijały. Dzieci, kobiety, starców, z ludzi robiono no, na przykład mydło, już wtedy, w rewolucji francuskiej, ze skór jakieś ubrania. I ta rewolucja francuska gdzieś przenikała później przez marksizm, później do Rewolucji bolszewickiej, później do rewolucji w sposób demokratyczny doszedł do władzy Hitler, socjalista narodowy, który ogłosił walkę raz nie walka klas, tylko raz. Dzisiaj mamy również wprowadzane na siłę różne zasady związane z nowym marksizmem i, i też to jest walka z Bogiem z tym, żeby go wyprosić z jego granic jego własności, żeby go nie było. Żeby go nie było w szkołach, w nauce, żeby go nie było w mediach, żeby go nie było w sztukach teatralnych, czy w sztukach filmowych, czy właśnie w filmie. W wielu sfer życia Pan Bóg jest wypraszany, ale to może ściągać same nieszczęścia na człowieka. Dlatego też dzisiaj Pan Jezus zachęca, żebyśmy nie bali się Go, Papież Benedykt, kiedy rozpoczynał swój pontyfikat, powiedział, że żeby się nie bać Chrystusa, Pan Jezus niczego nie zabiera, a wszystko daje. Bo tak naprawdę Panu Bogu nasze modlitwy, oddawanie Mu czci, niczego Mu nie dodaje. Ale to, że możemy Mu oddawać cześć, sprawia, że stajemy się Zjednoczeni z Bogiem, a to powoduje nasze zbawienie. To jest właśnie nie tyle dla Pana Boga, co dla nas szansa na szczęście i to szczęście bez końca i wieczne. Ale co wybierzemy? Czy wybierzemy to, co nam się chce, czy to, co rzeczywiście jest dobre dla nas i czasem nam się tego nie chce, bo musimy z tego zrezygnować i pozwolić, żeby to Bóg był Bogiem, żeby Bóg. Mnie uratował, zbawił i doprowadził do wiecznego szczęścia, żebym sam siebie nie skazał na potępienie. Bo może się okazać, że największym wrogiem człowieka jest on sam dla siebie. Kiedyś Matka Teresa z Kalkuty zapytana, Matko Tereso, co należałoby najpierw zmienić w kościele? Wtedy odpowiedziała do tego redaktora: Najpierw ciebie. I mnie. Zajmijmy się zmienianiem najpierw siebie, a potem, kiedy będziemy oddawać plon we właściwym czasie Panu Bogu, oddawać Jemu chwałę, oddawać też ten plon nawrócenia, owoców nawrócenia, wtedy też wokół nas świat będzie też się zmieniał. Na tę drogę nawrócenia przyjmijmy Boże Błogosławieństwo pan z wami niech was błogosławi strzeże bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty niech będzie pochwalony Jezus Chrystus